Cześć koleżanko i kolego! Co zjem dzisiaj dobrego? Zjem dzisiaj pierogi ze szpinakiem, bo jestem niezłym kociakiem! Zaczynam pierwszego, zjem drugiego, bo to nic nowego. Wszystkie tak samo dobre. Bardzo dobre. A z czym wam się kojarzy szpinak? Szpinak wpierdzielał Popaj. Taki koleś z kreskówki, który jak zjadł szpinak, to przenosił góry. Jedni twierdzą, że wciskał dzieciakom, że szpinak jest zdrowy, ponieważ jest obleśny w smaku. W tych pierogach jest okej. Okay. Ale dzieci wpieprzały ten szpinak taką paczkę, co wyglądał jakby raz już był jedzony. Więc żeby te bachory zachęcić, to w każdym odcinku pitolił, że szpinak ma dużo żelaza i jest zdrowy, i jak będziesz jadł, to będziesz silny. No i tak oszukiwał tych gówniarzy. Chociaż jest rzeczywiście zdrowy. Ale nie aż tak bardzo, bo podobno pomylili się w składzie żelaza, że nie ma aż tak dużo tego żelaza w nim. Chodziło o przecinek przy badaniach nad zawartością żelaza w szpinaku. Przesunęli troszeczkę w prawo i okazało się, że jest 10 razy go więcej. Druga legenda głosi, że szpinak to po prostu przenośni marycha. Sam twórca Popaja między zdaniami sugerował, że Popaj był taki fajny, bo palił trawę, no, która była w tamtych czasach, w latach 30. nazywana popularnie szpinakiem. I była zupełnie legalna. Ale to nic nowego, bo na przykład moim zdaniem Alicja w Krainie Czarów była pod wpływem grzybów halucynogennych. Piesek drupi wpieprzał antydepresanty, bo wiecznie był zadowolony, latał nie wiadomo czemu. Uśmiechnięty szczekał z merdającym ogonem. A gumisie. Co pomyślicie o gumisiach? Gumisie po prostu były naspidowane koksem. Cały czas latały się, chichrały, jakby je ktoś nakręcił. Także w bajkach jest dużo takich ukrytych rzeczy, tak myślę. Tak jak to z tym Popają. A jeszcze jest taki dowcip. Jaka jest różnica między penisem a szpinakiem? Bo jeden i drugi trzeba wciskać dzieciom. Na siłę. A swoją drogą, czy ktoś wymyślił space pierogi? To są space cake'i. Jakby tak podali komuś w restauracji space pierogi, to klient by zawsze zadowolony wychodził. Ile płacę? 1000 zł? Aha, nie ma problemu. Ho, ho, przyjdę tu jeszcze jutro. A ja też przyjdę jeszcze tu jutro. Jak zwykle z tobą o 17:00 zjem obiad. See you nara.